I tak Ratchet rozpoczął swą przygodę w nadziei, że zostanie strażnikiem galaktyki. Dlaczego Trek musiał zlecić? Trek? Nie opuszczę. Ej! Mam cię na podglądzie. Zbliżają się kolejni przeciwnicy. Desantowiec tu leci. Dobra, Grim, jest czysto. Możesz otworzyć? Ratchet, co tu do jasnej zoni właśnie wybuchło? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego muszę zajrzeć. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię. Jest uszkodzony. Uwaga! Ratchet skakał i skakał i skakał. Serio? O co biega z tym skakaniem? Ta planeta należy do Pryzyma! Ci przeklęci blargowie zakłócili łączność. Kto nas teraz uratuje? Wygląda na to, że to chyba najszybsza droga na dół. Spróbujmy. Rewelacja! To co, jeszcze raz? Uwaga, mieszkańcy! Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kameralna inwazja. Cały czas próbujemy się skontaktować z blargami, by rozwiązać problem. Ale dopóki nie odbiorą telefonu, sugeruję, byście zostali w domach. Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kameralna inwazja. Cały czas próbujemy się kontaktować z blargami, by rozwiązać problem. Ale dopóki nie odbiorą telefonu, sugeruję, byście zostali w domach. Zdaje się, że Skidmark Marks ma kłopoty. Trzeba lecieć na Aridię. Dobrze, ale najpierw trzeba naprawić nasz statek. Udało ci się! Uratowałeś sektor, przyjacielu! Wpadnij do mnie, to nareperuję ci ten statek! Spóźniliśmy się. Inwazja się zaczęła. Sprawdź kanały ratunkowe. Musimy wiedzieć, co się dzieje na dole. Uwaga, wszystkie jednostki! Hala Herosów jest atakowana! Statki nieprzyjaciele!
Musimy pomóc strażnikom galaktyki. Aktywuję system uzbrojenia. Uzbrojenie gotowe. Możesz zaatakować transport. Transporter zniszczony! Yeah! Kimkolwiek jesteś, dziękuję ci. Kolejne transportery! Uwaga, transportery zrzucają roboty bojowe w całym mieście. Transporter zniszczony! Kolejny transporter zniszczony! Zostaw... Dobrze! Jednego mniej! Jeszcze... Tak! Mamy dobrą passę! Został jeden z... Ten był os... Niedaleko powinny być jakieś roboty bojowe. Możesz je podnosić i kierować w stronę okrętu. Włączamy magnetron! Więcej nie udźwigniemy! Poczekaj... Już! No i bum! O rany! To było niesamowite! Brawo, Ratchet! Myślę, że okręt doznał krytycznych uszkodzeń. Yeah! Jeszcze jedno trafienie! Okręt zniszczony! Udało się! Brawo, kimkolwiek jesteś! Wszystkie systemy sprawne. Ale powinniśmy wracać do hali Herosów. Ej, Ratchet, gdzieś się zapodział? Za kilka minut powinniśmy zacząć swoje szkolenie. Sorry, Brax. Mieliśmy z Clankiem drobne problemy ze stopkiem. Leci tu desantowiec. Wygląda na to, że w mieście wciąż są Blargowie. Musieli nam umknąć, kiedy przeczesywaliśmy teren. Brax, zajrzyj do hali Herosów i sprawdź, czy nie przedarłeś się do środka. Przyjąłem. A tak w ogóle, to niedaleko ciebie jest przyjaciel, który może ci pomóc. Ma na imię Al. Chciałam ci go przedstawić po szkole. To ten gość od Holoka? Droga do hali Herosów jest prosta. Znamy go. Idź tędy, dopóki nie dotrzesz do stacji kolejki. Zabierze cię z powrotem. Dzięki raz jeszcze, Al. Stacja jest już blisko. Mieszkańcy Alero City! Tak, wiem, że kojarzy wam się z siłą. Brawo! I gdzie okiełznanym metrowem pożyć Teraza z Maziorą? I bardzo słusznie! To jest się zdejście, Bekołu! Tak, prosimy zachować ostrożność. Szanowni podróżni, z uwagi... Jest! Chodź, złapiemy pociąg. Uwaga! Chodź, Clank. Pokrzyżujmy im plany. Ups. Mam nadzieję, że nie był drogi. Wow, zwierzątka na pokładzie. Zbliżają się kolejni Blargowie. Bomby mają czujnik zbliżeniowy. Wybuchną, jak dotrą do hali Herosów. Aha, no to czas na wcześniejszą wysiadkę. Cześć, kadezi! Witam na fitnessowej ścieżce kapitana Quarka. Tutaj wyćwiczycie mężczyznę fizyczną, no i... Gratuluję! Udało ci się dotrzeć na szczyt sprawiedliwości. Zapewne pękasz teraz z dumy. I z bólu. Pora wspiąć się na wieżę mocy. Będziesz skakać po platformach. Miej się jednak na baczności. Platformy będą zmieniać pozycję bez żadnego ostrzeżenia. Gratulacje! Udało ci się zdobyć wieżę mocy. Udaj się do głównej platformy po swoją nagrodę, strażniku. Mój kurs szkoleniowy ćwiczy siłę muskułów i... Widzę, że ukończyłeś moją ścieżkę zdrowia, ale ty mnie inspirujesz. Spotkajmy się przed halą Herosów. Mam dla ciebie zadanie. Spotkanie z Akubą.
Kapitanie, odbiór. Klank i ja jesteśmy na pozycji. Gotowi do rozpoczęcia operacji. Spadają. Dostali się na pokład statku! Do wszystkich w largu! Łapcie za broń i otwórzcie ogień! Patrz na to rarytanium, jak ono się błyszczy. Tak, oczu nie mogę oderwać. Ta, byłby przypał, gdybym je polizał. Ta, straszny. No dobra, to sobie jeszcze popatrzę. Ja mogłem dzisiaj wziąć urlop na żądanie. Pokonaliśmy Destructo Bestię i poznaliśmy plany Drake'a. Naprawdę? Ale to nie... Myślę, że strażnikom przydałyby się plecaki odrzutowe. Może upolujemy jedną sztukę na Gaspar? O, zawsze chciałem mieć coś takiego. Zdobądź jeden egzemplarz, to Elaris zbuduje je dla strażników. Niniejszym zlecam ci misję, pozyskanie plecaka odrzutowego. Kapitan Quark chce być jak ptak. Uwaga, przyszłe pinięcie. Mimo iż ekipa sportowej mety Skida McMarksa docenia twój entuzjazm, wkraczasz na zamknięty obszar. O nie, przysłali posiłki. Czujniki wskazują dziwną sygnaturę energetyczną przy celach Harpuna. To chyba jakiś gadżet z zakładów Drake'a. Dobrze, rozejrzyjmy się. Uwaga, przyszły kliencie. Doceniamy twoje zainteresowanie ofertą sportowej mety Skida McMarksa, ale jeśli nie opuścisz tego miejsca, będziemy zmuszeni przysłać roboty. Dzięki za pomoc, młodeczki. To co gdzieś w systemie. Wow, ocaliliśmy celebrytę. Chciałbym zobaczyć zawody, da się coś załatwić. Mieszkańcy Blackwater City. Jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby bezpieczeństwa w pocie czoła eksplikują stąd te pożary. Najpierw jednak muszą się wyspać, wykąpać, umyć zęby i dojechać na miejsce. A to trwa. Do czasu ich przybycia zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki nie zażegnamy kryzysu. Dziękuję. W tej chwili nasz heros zrozumiał, że teraz to ma przechlapa. Przepraszam, nie pozwolę ci się ścigać bez deskolotki.
Okej, znajdźmy ci nowy plecak. Nefarius nieźle się tu urządził. Nie żartowałeś. Rozejrzyjmy się tutaj. Ach! Widzę nasze gości! Toż to na rybek galaktycznych świątaczników! Mam nadzieję, że podoba się wam u mnie! Bo nigdy stąd nie wyjdziecie! Au! Hej! Hej! Lombardzie! Bądź to! Spokojnie, jestem przyjacielem! Obrzydliwe. Aż jeden? Dobrze. Typowy. Dzięki plecakowi odrzutowemu Ratchet stał się podniebnym liczem wywiadów planet. No i szybciej docierał do pracy. Użyj plecaka odrzutowego, by wzlecie... Największym wyzwaniem, przed jakim w życiu stanąłem, było wypowiedzenie słowa telepatornica 10 razy z rzędu. Po prostu niewykonalne. Telepatornica, 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 telepatornica. Widzisz? Wygląda na to, że znalazłeś jedną z moich pułapek. Musisz uwolnić telepatornicę, żeby zebrać jej mózg. Pomknąć po tej szynie. To tak! To wszystko będzie? Podwójny zamek. By uporać się z tym zabezpieczeniem, należało wcisnąć wszystkie trzy przyciski. Ekstra! Ratchet znalazł ślizgobuty w tym jakże nieoczekiwanym miejscu. Włożywszy ślizgobuty, Ratchet wskoczył na szynę. Dokąd? Ratchet, udaj się do działa obronnego i pokaż Blargom, z kim zadarli. Ratchet, zgłoś się! Walczę wewnątrz miasta! Potrzebuję wsparcia! Mamy towarzystwo. Dobrze was widzieć. Chodźcie, pomożecie mi oczyścić miasto. Zawsze do usług, pan... Musimy uruchomić działo obronne. Sorki, wiesz, ja tylko... w sumie to nie wiem, co ja właściwie robiłem. Działo obronne Gwiazdotron w gotowości. Hej! Zestrzelimy te statki jeden po drugim. Otwórz ogień, jak tylko działo się naładuje. Działo jest gotowe. Strzelaj! Aha, mam go! Klank,
Jack, widziałeś to? Nie, ale gratuluję. Działo gwiazd. W naszą stronę leci pocisk. Trafienie potwierdzone. Moc gwiazdotronu 25%. Wykryto trafienie pociskiem. Auć. Musi być, działo jest gotowe. Wykryto poważne uszkodzenie. Dobra robota, młody. Wycofują się. Udało się. Drek ma za swoje. Ze strażnikami galaktyki się nie zadziera. Yeah! Woohoo! Powinniśmy wracać na statek. Udało ci się, młody! Spływają doniesienia, że flota Dreka jest w odwrocie. Elaris, potwierdź. Potwierdzam, Brax. Wszystkie statki bojowe zawróciły w kierunku Quartu. Spisaliście się na medal. To prawda. Żałuję, że mnie tam nie było. Chciałem. Bo duchem wam towarzyszyłem. Spotkajmy się i lećmy za Blargami na Quartu. Przyjąłem, kapitan. Do zobaczenia wkrótce. Ratchet do strażników. Wylądowałem na Quartu, ale nie mam paliwa do plecaka. Brax i ja kierujemy się do kompleksu. Rozdzielimy się, utrzymując łączność. Powodzenia! Zakłady Dreka są tuż, tuż. Dalej, chodźmy. Za mną. Wróg przed nami. Osłaniam cię. Ostrożnie. Strażnicy. Do ataku! Czy ten plan jest... durny? Ej, Quark na pewno wie, co robi. Victor! Strażnicy Galaktyki wparowali na naszą imprezę. Bądź tak dobry i przywitaj ich ciepło. Z przyjemnością, prezesie.
się nie wywiniesz! Wiktor von Ion dostał się na pokład Feniksa. Musimy opuścić mostek. Pożar szybko się rozprzestrzenia! Mam pomysł. Zdołasz uzyskać dostęp do systemu gaśniczego statku? Tak, ale nie będzie łatwo. Rdzeń zasilający został uszkodzony, więc musiałam przekierować całą moc na główne systemy. Można uruchomić generator zapasowy, ale trzeba to zrobić ręcznie. Jak mam się dostać do Tam! Wejdź do środka! Jestem w sekcji inżynieryjnej. Żeby przywrócić zasilanie, musisz włączyć dwa zapasowe generatory. Tyle, że te generatory potrzebują dodatkowej energii, żeby zaskoczyć. Zajmiesz się tym? Zajmę się tym. Jestem w sekcji inżynieryjnej. Żeby przywrócić zasilanie, musisz włączyć dwa zapasowe generatory. Tyle, że te generatory potrzebują dodatkowej energii, żeby zaskoczyć. Zajmiesz się tym? Zajmę się tym. To tylko kwestia czasu, defekcie. Tracimy kolejne systemy. Na moc. Wspaniale! Pompy działają. Włącznik systemu gaśniczego jest w części rufowej. Leć tam szybko! Zgniotę cię! Potnę na żyletki! Działa! Włączaj! Znalazłem wejście do deplanetyzatora. Kieruję się... A, Lobas tu jest! Zdjąć go! Dobry strzał, Kora! Tak trzymaj! Dobra, robię jeszcze i... To ten Lobas! Włącz alarm! No, no! Są prostsze sposoby na to, by dostać się na pokład deplanetyzatora. Szkoda, że odwiedziny były takie krótkie. Strażnicy, odbiór! Jesteśmy w rdzeniu. Zmierzamy w kierunku stabilizatora grawitacyjnego. Spróbujemy go wyłączyć. Przyjąłem, Ratchet. Magnetrony gotowe. Jesteśmy na pozycji. Czekamy na sygnał. Jasne! Przygotujcie się na Ultra Herb. Jeden Gruvitron. Na mój koszt. Kapitanie, proszę się opanować. Doktor Nefarius chce zniszczyć cały system. Koniec rozmowy. Zniszczyłeś mi życie. Chciałbym cię poznać z moim przyjacielem. Panem Wojn. Spójrz na siebie. Pracujesz z największymi złoczyńcami galaktyki. Muszę trafić ten Gruvitron. Heroiki zagłady, do ataku. Jak już cię zniszczę. Pomogę wszystkim znaleźć nowe, lepsze domy. Znów będę bohaterem. Galaktyka nie zdzierży tak bezdennej głupoty. Z chęcią bym pogawędził, ale mamy gniazdę do zniszczenia. Larys, mamy problem. Nefariusowi odbiło. Chcę zniszczyć gwiazdę. Ratchet, musisz go powstrzymać. Jeśli ta gwiazda eksploduje, będzie po Umbris. I po nas. Nie szkoda, że nie widziałeś miny Drake'a. Ograłem go jak nowaliańskie dziecko i zmieniłem w owce. Poddaj się, Lombaksie. Nie wygrasz. Przestań mnie gonić. Dlaczego nie chcesz? Coś pięknego! Sztuczne, supernowe! Wpadłem na ten pomysł! Czyż może być lepsza forma zemsty na strażnikach galaktyki niż zniszczenie galaktyki, której strzegą? Okej, to było dobre!
puścić. O tak! Ożywcza moc gwiazdy!